Cześć, witam wszystkich w 73. odcinku Q&A. Mam tutaj kilka pytań od Was, ale na początek chciałem zacząć od paru zdań na temat zawodów, z których wróciliśmy niedawno. Myślę o World Predator Tour w Szwecji na jeziorze Vänern, największym jeziorze w Szwecji, jednym z największych w Europie. Przypuszczam, że wielu z Was zna wyniki, śledziliście na pewno niektórzy na bieżąco nasze poczynania, naszych kilku drużyn. Polacy wypadli całkiem nieźle. Trzy drużyny były w pierwszej 20, jeśli dobrze pamiętam. Druga drużyna, drugie miejsce zajął duet z Mariusz Sławkiem. Jeszcze raz wielkie gratulacje, bo to jest nie lada wyczyn. Naprawdę, uwierzcie mi, nie było prosto. No my zajęliśmy 35 z Piotrem. Nasza drużyna, drużyna druga, Fox Rage, Salmo, Garmin, czyli Tomasz i Staszek, dopiero odległe miejsce, niestety nie udało im się nawet złożyć kompletu. I to jest najlepszy dowód na to, że było bardzo trudno, wyjątkowo trudniej niż w zeszłym roku. Staszek i Tomasz znają to jezioro, w tym roku pojechali 2 tygodnie przed zawodami trenować, znaleźli wiele miejsc, wytypowali, byli no może niepewni niezłych wyników, ale byli dość spokojni o to, że uda im się bez problemu zaliczyć komplet, czyli 6 ryb w ciągu 3 dni. 6 ryb powyżej 75 cm. Niestety nie udało się, mimo że złowili 5 ryb. Udało im się złowić 2 przepiękne ryby, 114, 800 bodajże i 115, prawie 2 po 115 cm takie ryby. No fantastyczny wynik, mimo wszystko 6 ryb dopiero dawało jakiekolwiek szanse na niezłe miejsce. No cóż, no, jezioro bardzo niebezpieczne, o tym już mówiłem. Udało mi się rozwalić śrubę i uszkodzić silnik. Tak jak wielu innym zawodnikom zresztą, mimo że próbowałem mocno patrzeć w mapy i tak dalej, no jednak trzeba jeszcze bardziej uważnie pływać, jeszcze ostrożniej. Mimo wytypowania tylu miejsc, wielu kolegom nie udało się połowić. Te metrówki gdzieś znikły. Oczywiście tutaj, żeby w ogóle marzyć o jakimś dobrym miejscu, trzeba łowić po prostu ryby w okolicach metra, najlepiej trochę powyżej metra. Pierwsza drużyna Niemców 111 cm średnia z 6 ryb. No to zupełnie niewiarygodny wynik. Chłopaki, polska drużyna Mariusz ze Sławkiem 107. Naprawdę czapki z łów, przepiękne ryby. Na koniec im się udało złowić 121 taką rybę, która im dała właśnie to miejsce, chyba tam z 7 skoczyli na 2, bo wyniki w tym czubie naprawdę niewiele się różniły. No myślę, że apetyt nam wzrósł, bo oprócz tego, że jest to fantastyczne jezioro, w którym na pewno pływa ryba powyżej 140 cm, szczupak oczywiście, myślę o szczupakach, to jest bardzo urokliwe, przepiękne, takie bardzo dzikie, trochę przerażające w tej swojej dzikości i urodzie, no ale to ciągnie tak jak narkotyk, tak jak prawdziwych wędkarzy. Nie przyjeżdżają tam z całego świata, z całej Europy, no i nie tylko miłośnicy szczupaków, ale nie tylko, bo tam żyją wszystkie ryby chyba, o których wiemy. I z łososiowatych jest palia, 2 gatunki pali, potokowiec i łosoś, który został tam wpuszczony do wody słodkiej. No nieprawdopodobne, oprócz tych gatunków, które znacie. Także warto pojechać nawet nie na zawody. No ale cóż, my spróbujemy w przyszłym roku jeszcze raz powalczyć. Zobaczymy, może będzie lepiej. Przechodzę do pytań od pana Waldka. Jest takie: mam taki problem odnośnie połowu szczupaka. Łowisko to staw około 50 na 200 metrów. Głębokości do 3 metrów, dno piaszczyste, muliste, trochę moczarki. Szczupaka sporo, ale głównie niewielki. Bywają sytuacje, że w ciągu paru godzin złowię 20 sztuk, biorą praktycznie na każdą przynętę i trafiają się dni, że nie mogę złowić kompletnie nic. Zmieniam przynęty, sposób prowadzenia i ni cholery, zwłaszcza latem to się dzieje. Co byś poradził, aby skusić wówczas do brania cokolwiek? Rozumiem, że szczupaka. Jest tak, że wszystkie ryby mają okresy lepszego i gorszego żerowania. W przypadku ryb spokojnego żeru, one w zasadzie żerują cały czas. No są te momenty, kiedy przerywają, ale są one bardzo krótkie. Ponieważ ten pokarm, który pobierają, jest mniej kaloryczny, muszą non-stop właściwie jeść. Szczupaki, tak jak drapieżniki, jak inne drapieżniki, jak drapieżniki lądowe,
muszą napełnić sobie brzuch dość szybko. Czasami mi się udaje i wtedy trawią go parę dni i przestają żerować najczęściej. To jest tak, jak możemy widzieć na lądzie krowy, czy owce, czy inne kozy. Jedzą trawę bez przerwy, skubią tą trawę, bo po prostu muszą zapełniać żołądek w ten sposób, że jedzą cały czas. A wilk na przykład, proszę pana, chłapnie sobie co jakiś czas jakiś kawałek mięska, no i może przez parę dni nic nie jeść. Tak samo jest właśnie u szczupaków. No i nic dziwnego, że czasami zupełnie nie żerują. Po prostu są najedzone i trawią. Natomiast na ich żerowanie wpływają również czynniki zewnętrzne, takie jak ciśnienie, jak nasłonecznienie i tak dalej. Mówiłem już o tym parę razy. No i głównie w lecie dochodzą kolejne czynniki, czyli temperatura wody i natlenienie. Jeśli temperatura przekracza jakieś 27 stopni, w większości zbiorników 25, w Europie to jest temperatura, w której szczupaki kompletnie się zamykają, zapadają w taki letarg, przestają żerować i marzą tylko o tym, żeby trochę woda się schłodziła. Są miejsca oczywiście, które widziałem na własne oczy, gdzie woda miała 30 i parę stopni i szczupaki żerowały jak wariaty. To było w delcie Wołgi, przy ujściu Wołgi do morza. Tam no, byłem świadkiem nieprawdopodobnych historii. Temperatura to powietrza była ponad 40 stopni, a wody 30 parę i ekstra żerowały. No ale to była kwestia przyzwyczajenia tych ryb do danych warunków. U nas 25 w zasadzie zamyka im gęby, chyba że mają miejsce, gdzie uciec. No, jeśli to jest płytkie jezioro, to nie bardzo. Jeśli jest głębokie, mogą się schować gdzieś tam na głębszej wodzie. Wiadomo, że tam będzie zimniejsza woda. Oczywiście jeszcze w przypadku takiego płytkiego jeziora, bardzo nagrzanego, drugi czynnik, czyli zawartość tlenu, szczególnie w lecie, jak wiecie, w ciepłej wodzie tlen się gorzej rozpuszcza, więc jego zawartość, mimo że rośliny produkują dużo w procesie fotosyntezy, dużo tlenu, to się nie rozpuszcza. I po drugie, w nocy ten proces się odwraca i tlen, bardzo mocno zawartość tlenu spada w wodzie. Ostatnio właśnie rozmawiałem z kolegą z IRS-u, chłopaki teraz dość mocno się zajmują badaniami wody, pospołu z wojewódzkimi ośrodkami kontroli badań środowiska. Z uwagi na te śnięcia, które wszędzie obserwujemy, jest to kumulacja bardzo wielu niekorzystnych czynników, oczywiście począwszy od degradacji środowiska, która ma miejsce od wielu, wielu lat. Ale co chciałem powiedzieć, że zaobserwowali takie zjawisko, że w dzień w danym zbiorniku, na którym były śnięcia, więc zaczęli go badać, w dzień było ponad 20 mg tlenu, a w nocy spadała ilość tlenu do 0,4 mg. 0,4 to jest dawka, przy której karp już zaczyna kitować, a szczupaki w zasadzie nie powinny w ogóle żyć. Także no, to jest taka huśtawka po prostu, która ewidentnie jest wywołana tymi zmianami atmosferycznymi, tymi bardzo gorącymi latami i brakiem wody oczywiście, małymi opadami, odprowadzaniem szybkim wody do morza, czyli melioracją po naszemu, taką źle rozumianą melioracją, bo jak wiecie, mam nadzieję, meliorację polega na tym, powinna polegać na tym, że reguluje się stosunki wodne, a nie spuszcza się wodę do morza jak najszybciej. Niestety u nas to tak właśnie jest rozumiane i tak jest robione na pochybel całej przyrodzie. Widzimy to na każdym kroku. Myślę, że generalnie, jeśli w ogóle mamy taką sytuację, że nie biorą, no to prawdopodobnie trzeba poczekać parę dni, chociażby żeby woda się schłodziła, żeby trochę sfalowała. Po deszczu zaraz powinny, bo one po prostu tam zapadają w taki letarg. Jeśli woda się trochę natleni, a to ma miejsce po deszczu, czy jak jest taka trochę mocniejszy wiatr, można spróbować wtedy. Natomiast też jeśli warunki są w miarę ok, woda nie jest jak zupa, nie ma za dużego nasłonecznienia, no to po prostu warto spróbować innych przynęt. Zawsze są takie przynęty, które dominują na danym zbiorniku, bo wszyscy uważają, że to jest jedyna przynęta, czy tam dwie, na które ten szczupak bierze. Warto spróbować czego innego, bo nigdy nie jest tak, że na jedną przynętę tylko bierze. Mało tego, po jakimś czasie ta rewelacyjna przynęta, która obiektywnie działa nieźle, po prostu jej skuteczność spada. Zawsze tak było i tak będzie.
No i jeśli wszyscy łowią na woblery, które ostro pracują, warto zastosować woblera, który bardzo delikatnie pracuje, na przykład fatso, które się tylko kolebie, wytwarza bardzo delikatną tą falę hydroakustyczną. Jeśli wszyscy łowią na gumy, które mocno pracują, no to może warto zastosować jaskółkę, na przykład uzbrojoną o tak. Dwie kotwice, jeśli jest dużo zielska, no to można te kotwice dać na grzbiecie, albo pojedynczy hak. Ja sobie to tak przygotowałem właśnie na takie płytkie miejsca, albo hak offsetowy, który się chowa w korpusie, tutaj czebureczka 3 gramy. Naprawdę przez każde zielsko można to przeciągnąć, tylko że wtedy jest problem z zacięciem oczywiście, no i czasami 5 brań żaden nie wcięty, bo się jakimś siódmym zmysłem trzeba te brania wyczuć. Ja widziałem kiedyś, byłem świadkiem takiej sytuacji, bo wiem, moim przyjacielem na takim zbiorniku w Czechach, łowiliśmy z łódki, woda dość mocno zarośnięta, głębokość 2 do 4 metrów, generalnie na całym dnie ładne roślinności. Płytkie w niektórych miejscach, na 2 metrach już było widać te szczyty zielska. Próbowałem na slidery, próbowałem na sweepery i na fatso i na wszystkie te przynęty miałem brania, ale nie było jakiejś rewelacji. Natomiast mój przyjaciel łowił głównie na jaskółkę, no nie jaskółkę Rage'a, ale tej wielkości. No obciążoną tak, wydaje mi się, że miał jeden haczyk i to była główka, no myślę, że mniejsza od tej. To jest chyba 7 gram, a myślę, że on miał 5-gramową główkę lub nawet mniejszą. Natomiast ta jaskółka i tak dość szybko opadała, więc to były takie dość agresywne skoki nad dnem. No naprawdę byłem mocno zdumiony, bo ja w ogóle na jaskółki jeszcze wtedy w ogóle tak nie łowiłem. Uważałem, że to są głównie przynęty do werta, do dropshota ok, no ale do rzucania no nie bardzo. Okazało się, że się myliłem i miał na pewno z 3 razy więcej brań ode mnie. Także może taki zabieg zadziała. Drugie pytanie od kolegi Olgierda. Pytanie praktycznie. Czy jeśli znajdziemy w jakiejkolwiek rzece zdechłą rybę albo zdechłego bobra, powinniśmy to wyjąć z wody na brzeg, żeby nie truło wody? Oczywiście tak. Jeśli tylko możemy, jeśli to nie jest, nie wiem, sarna albo dzik, miałem takie przypadki, nie dało się tego wyjąć. Jeśli to jest coś takiego, co damy radę wytargać na brzeg, to zdecydowanie trzeba to zrobić. To nie jest nic dobrego dla wody w naszej strefie klimatycznej. Na pewno przyniesie tylko szkodę w postaci po pierwsze szybszej eutrofizacji, bo dostarcza dużo biogenów do wody, tak? Czyli musi zajść proces mineralizacji tych biogenów. Rośliny się rozwiną, ale również rozwiną się glony, rozwiną się sinice. Poza tym oczywiście przy takich procesach pojawiają się bakterie. Nigdy to dla ryb nie jest dobre. Powtarzam jeszcze raz u nas, bo to mi się kojarzy, dlatego mówię, że u nas, ponieważ to mi się kojarzy z Alaską i w ogóle tymi wszystkimi strefami daleko na północy, czyli daleko północna Syberia. Tam w rzekach, do których wchodzą łososie, środowisko jest tak ubogie, że gdyby nie łososie, które giną wszystkie potarle, jak wiecie, 5 gatunków łososi pacyficznych ginie w 100% potarle i tam się rozkłada w tych rzekach, gdyby nie te substancje organiczne, to naprawdę te małe łososie, które by tam się wykluły, nie miałyby co jeść. Hipotetycznie, gdyby te samice, gdyby te tarlaki nie ginęły, tylko spływały sobie do morza, woda jest tam jak destylowana w tym momencie, nie ma ani fitoplanktonu, ani owadów, więc te małe łososie wylęgają się i giną z głodu. Dlatego natura tak mądrze to wymyśliła, że wszystkie te całe pokolenie tych łososi, tych tarlaków ginie, dostarczając pokarmu swoim dzieciom. Takie piękne koło przyrody. Więc wyciągamy te zdechłe ryby na brzeg jak najbardziej. Bobra też można, dzika, jak ktoś ma dużo siły, też można wyjąć. Od kolegi Piotra takie pytanie. Może coś o szczupakach i sandaczach w czystych, bardzo przejrzystych wodach? Jakie wtedy przynęty najlepiej stosować? Oczywiście ze stajni salmu. Moje łowisko to piaskownie, czyli robiska podejrzewam piaskowe, czy żwirowe, z szybko opadającym dnem do głębokości 5-6 metrów. Średnia głębokość to 5-7 metrów, a max 10 metrów. Jak tam łowić, tak? Ciężko mi powiedzieć bez znajomości tej wody, ale jeśli to jest typowe robisko pożwirowe,
Zdaje się, że już mówiłem o takich miejscach. Jest to, to jest bez wątpienia trudne łowisko. Często przy brzegu jest od razu nawet nie 5, tylko kilkanaście metrów, na środku więcej. Nie ma typowego litoralu, czyli nie ma Trzcin, nie ma Zielska, bo jest jego bardzo niewiele, więc ciężko jakby zlokalizować ryby. To jest podstawowy problem. I w takiej sytuacji te ryby często przebywają po prostu w pelagialu, czyli zupełnie bez związku z dnem i z powierzchnią. Drapieżniki oczywiście podążają za swoimi ofiarami. Tylko jak je znaleźć? No najlepiej byłoby wypłynąć tam łódką, pontonem, kajakiem, popatrzeć sobie na echosondę i już sobie zbudować jakąś mapę, zapamiętać, zapisać coś, głębokość, nie wiem, no są różne cyple, są różne mniejsze spady, większe i tak dalej. Ale często tam nie wolno w ogóle pływać środkami pływającymi, nie wolno się poruszać po takich zbiornikach, a tym bardziej łowić ryby z nich. No wtedy co zrobić? Ja bym na przykład zastosował takie echosondy, które są wyrzucane z wędki, na przykład dipper. Pewno większość z Was zna takie urządzenie. Jest to sonda, która łączy się przez Wi-Fi ze smartfonem. Wyrzucamy z wędki takiej dość twardej, tak, bo to jest taka kulka z przetwornikiem i wysyła sygnał do smartfona. I tu mamy po prostu taki obraz jak na tradycyjnej osondzie. Widzimy, gdzie w jakiej odległości są ryby od brzegu, na jakiej głębokości, czy duże, czy małe, czy to jest drobnica, czy pod nią jakiś bananek się kręci. Myślę, że to ja bym tak zrobił, bo ciężko jest łowić tak całkiem w ciemno, tak? Bo te ryby mogą być pół metra pod powierzchnią, mogą być przy dnie, mogą być w połowie, więc warto by było to sprawdzić. Generalnie to prawda, że trzeba głowić raczej głęboko. No, jeśli jest woda 5-metrowa, no to myślę, że ja bym próbował od połowy głębokości, powiedzmy od 3 do 4 metrów, tam gdzieś prezentować przynętę, gdybym w ogóle nie miał żadnej wiedzy na ten temat. No i wtedy, no, i wtedy trzeba by było zastosować przynęty trochę, które głębiej się dają prezentować. Na przykład Reishat, który na głębokości od 4 do 12 metrów czuje się naprawdę fantastycznie. Polecam tą przynętę. Sam złowiłem na nią już 9 gatunków. Teraz w Kanadzie złowiłem 9 pod tytułem Walleye. Złowiłem na tą przynętę wiele szczupaków, również takie ponadmetrowe, mimo że jest malutka, biorą na to duże szczupaki. Złowiłem wiele sandaczy, złowiłem bolenie i złowiłem setki okoni. Wierzcie mi, naprawdę setki okoni. Łatwo znaleźć filmy na ten temat w necie. Zrobiłem kilka filmów, jak na to łowić, nie będę teraz opowiadał. Fajna przynęta właśnie do głębokiej wody, gdzie nie ma na dnie jakichś zarośli czy jakichś tam za dużo śmieci. Bo jak złapie śmiecia, no to jest do widzenia. Poza tym spróbowałbym takich trochę nietypowych przynęt, które jeszcze nie są u nas popularne. To jest bardzo ważne, żeby próbować czegoś nowego. Na przykład tych typu Chatterbite. To jest przynęta, która się nazywa Bladed Jig w kolekcji Rage'a. Ona jest w kilku kolorach i w kilku gramaturach. Od 12 bodajże do 28 gramów. Ja sobie takie porobiłem tu takie zestawy, tak, bo ona jest oczywiście sprzedawana bez tej gumy. Bardzo mocno pracuje, ten listek tutaj zamiata przed przynętą. Słychać na wędce nawet właściwie takie terkotanie, bo dość głośno się zachowuje. Więc tutaj raczej nie wskazane jest zakładanie przynęt, które mocno pracują same z siebie. Taki slick finesse, taka jaskółka właśnie Rage'a. Fantastycznie to tutaj się powinno sprawdzić i się sprawdza. Mówię, złowiliśmy na to w tym roku w Holandii na zawodach. Sandacze, szczupaki, okonie i to wszystkie te ryby są całkiem fajne. Myślę, że warto by było sprawdzić jeszcze takie przynęty. To jest nowa przynęta z kolekcji Rage. Nazywa się Big Eye Spin bodajże. Chyba cztery wielkości są. No, takie. To jest najmniejsza. Tą przynętę, konstrukcja nie jest jakaś nowatorska. Znamy ją, nawet polskie firmy robią tego rodzaju rzeczy. I to jest fajne i skuteczne. Bardzo prosta przynęta do prowadzenia, tak jak obrotówkę się prowadzi, bardzo głęboko można prowadzić skokami nad dnem i powinno zadziałać. No jeszcze można spróbować takiego cuda, to jest Spinner Bite z kolekcji Rage'a, jest też w kilku kolorach oferowany, a ja sobie do tego dołożyłem gumę, tu dołożyłem jaskółkę, dozbroiłem ją na brzuchu kotwiczką. Tutaj sobie dołożyłem Zander Proszada. No to już w tym momencie jest naprawdę masakra, jak to pracuje, bo to
tutaj daje bardzo duże wibracje i jeszcze ogon pracuje tego proszada. Na takie bardzo leniwe ryby czasami to może zadziałać. Tak jak powiedziałem, warto próbować nowych rzeczy, zwłaszcza w wodach, gdzie jest duża presja. No i to chyba dzisiaj, na dzisiaj tyle. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań i do zobaczenia nad wodą. Cześć!